Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. Jak widzicie, pozostało nam jeszcze jedno zadanie z misji głównych, a dokładnie mam na myśli pole poległych. Tutaj mamy iść z Erendem do miejsca, gdzie zginęła jego siostra. Tutaj to zadanie jest na poziomie 19. Zwróćcie uwagę, że po poprzednich dokonaniach mam jeszcze 3 punkty umiejętności do wykorzystania, tym samym mamy też poziom 24. Zwróćmy sobie uwagę, z którą kategorię chcielibyśmy przyinwestować, tak? Na dobrą sprawę chyba stropicielki mamy najwięcej, chociaż w sumie wojowniczka też tutaj goni. Zobaczmy sobie tak, mamy tutaj cios z dołu, chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy z tego dużo korzystali. Tutaj mamy przyczajenie, mocne ramiona, skupienie i podwójny strzał, rozbrajanie pułapek i tym samym wtedy też moglibyśmy korzystać z tej druciarki, tak? Już wtedy też wcześniej o tym rozmawialiśmy. Skorzystajmy zatem z tego rozbrajania pułapek. Co prawda do tej pory jeszcze na żadną nie trafiliśmy, więc w sumie jest to tylko i wyłącznie wymóg, by móc korzystać z druciarki i tym samym wydobywać zużyte już sploty, w sensie wykorzystywać ponownie użyte już zwoje broni i sploty, tak? Zwróćcie uwagę, zobaczmy tutaj w surowcach, co mamy nowego. Chodzi o nowe rzeczy. Tak, tutaj mamy jeszcze skrzynki, które możemy sobie otworzyć. Zobaczmy zatem zawartość. Tutaj mamy trochę drutu, więc oczywiście bierzemy wszystko. O, kolejny pakiet szybkiej podróży. To jak najbardziej nam się oczywiście przyda. Okruchy klasycznie, więcej drutu, drut. I kolejny drut. Dobra. Przedmioty specjalne. Dokładnie. Ostatnio udało nam się też zdobyć starożytne naczynie Faro. Są te przedmioty kolekcjonerskie, też nowy wywar odporności na mróz. Co prawda z tych wywarów praktycznie nie korzystamy. Zobaczmy sobie na mapie. Nasze zadanie jest tutaj już praktycznie za rogiem. Pozwoliłam sobie szybką podróżą przedostać się tutaj z tej krainy, żeby już Wam nie zawracać tym głowy. Zatem nie czekając, nie zwlekając dłużej, chodźmy sobie tutaj przed siebie. A tutaj mamy towarzystwo, ale póki co nie wydają się być zainteresowani naszą osobą. Tylko korzystając, chodźmy. Mamy taką czerwoną poświatę. Nie wiem, czy to jest... A, dobra, to jest po prostu ognisko. Obawiałam się, że... Możemy tutaj spotkać jakiegoś niemiłego towarzysza. Tu mamy zajączka. Przywitajmy się z nim. Dobra. Weźmy sobie tutaj... O, widzę tutaj lancoruk. Przeszukajmy. Tutaj tym razem czujka. Akurat wszedł, no to co Elsa wybierałaby się aż tutaj? Nie wiem. To nie ma sensu. Chodźmy za Erendem. To terytorium Kardża Cienia? Nie. Naruszyli rozejm, kiedy stanęli nad rozpadliną. Zastanawiam się, czy możemy tutaj wejść, bo wydawało mi się, jakby coś tam było na tej skale, ale... Nie, to chyba jest po prostu krzaczek.
To tutaj. To tu. Była zasadzka. Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Proszę. Muszę znaleźć drań, którzy to zrobili. No dobrze, oczywiście skorzystajmy z fokusa, żeby to wygląda odnaleźć na ślady ciągnięcia. Jakieś ślady. Dobra, obejrzyjmy zarośla z bliska. Ktoś ciągnął tędy z górki. Co tam widzisz? Plamy tworzą linię. Tak jakby krew z czegoś skapywała. Z wozu? Widzisz? Ślady wozu. Myślę, że ktoś przewiózł te ciała i rozrzucił je po okolicy. Czekaj. Mówisz, że znalezionych tutaj zabito w innym miejscu? Ale dlaczego mieliby to zrobić? Tak szczerze, nie jestem pewna, czy to Kardża Cienia za to odpowiadają. To musieli być oni. Jak pójdziemy po śladach, to się dowiemy. Dobrze, w takim razie chodźmy po śladach, podświetlmy sobie tę ścieżkę, tak żebyśmy widzieli ją podczas wyłączenia fokusa. I zobaczmy, kto tym razem w sumie na dobrą sprawę te ślady są dosyć mocno widoczne. O, dobra, tutaj mamy ognisko. Więc oczywiście skorzystajmy sobie z niego. Ciekawe, kogo spotkamy na samej górze, albo na końcu tych... Rozumiem, że ktoś chciał ją zabić. Śladów. Sfingować zasadzkę? Tu chodzi o coś więcej. A my się tego dowiemy. No dobra, tutaj już napotykamy maszyny. Przeszukaj antyczny złom. Zwróćcie uwagę, że... Wow! Tym samym mamy tutaj kolejny starożytny kubek. Świetna sprawa. To nie są Kardża Cienia. Oni są z mojego plemienia! To tak witają się twoi współplemieńcy? Mam tu kogoś chętnego do bitki. Oj, oj, oj. No nie, dobrze. Dawaj, Eren. Musimy mocniej napinać łuk. Czekać na pierwszy atak. Jeśli tak, nie są... Dobra, tutaj jeszcze mamy jednego. Okej. Okay. Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyny. Uważaj. Widzę tutaj, mamy towarzystwo. Oj, jajaj. Starajmy się go rozwalić ręcznie, jak już tak podszedł blisko. Aj. Nie jest taki delikatny. Ale całe szczęście się udało. Niszczyciel. Przeskanujmy go sobie szybko. Podatność na ogień. Dobra, tym samym szybko. Ogniste strzały. W ten sposób na szybko powinniśmy go pokonać. Chociaż widzę, że on tutaj się zajął naszym towarzyszem. Strzał i całe szczęście ten atak się tutaj sumuje, kumuluje, dobra. Oseram, nie Kardża Cienia.
We wszystkim się myliłem. Jak zwykle. Proszę, użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobrze. Te skały. Skruszone. No dobra, tutaj mamy kamienie osadowe, niedawno skruszone. Zatem podejdźmy bliżej, by móc je z bliska obejrzeć. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Dobra, tutaj widzę, że mamy do podniesienia to działko, ale ja, tak jak wam już wcześniej mówiłam, nie jestem szczególnie zainteresowana. Dobra, przeskanujmy sobie kolejny teren. Tutaj mamy wojownika. To jest niszczyciel. W sumie od razu możemy też zebrać materiały, które tutaj nam się pojawiły po pokonaniu tych przeciwników. Dobra. Odpalmy sobie skrzynia z zapasami. O, to jest dobra informacja. Myślę, że zaraz sobie tam wejdziemy na spokojnie na górę i wszystko pozbieramy, co tylko możemy. No dobra, gdzie tutaj są jeszcze kolejne? A, dobra, tutaj coś jest. Elementy interaktywne. Tyle krwi. Ślady krwi. Dobra, podejdźmy, by obejrzeć je z bliska. Masa ludzi tu zginęła. To była rzeź. Dobra, kamień już oglądaliśmy. To mi wygląda na broń straży. O, tutaj jeszcze jest faktycznie jakaś broń. Nie ma na nich krwi. Ludzie Ersy w ogóle się nie bronili. Co to za skórzane pasy? Paski od pancerza, przecięte nożem i kamień ze śladami krwi. Tutaj naprawdę wydarzyło się nieprzyjemne rzeczy. O, tutaj jeszcze coś u góry jest. Wygląda na to, że dałoby się na tym coś zamontować. Trójnóg. Drewno, żelazo przeznaczone do mocowania ciężkiego sprzętu. Dobra, wejdźmy na górę. Może to jest jeden z tych elementów, który będzie już ostatnim. Tutaj. Obejrzyjmy. Przy trójnogu. Zużyty akumulator. Okej. Dobra, wychodzi na to, że zbadaliśmy całe miejsce, które tutaj mogliśmy. Mam aktualnie pomówić z Erendem. Ja oczywiście tutaj jeszcze zobaczę, co się kryje w tych skrzynkach. To już chyba nie możemy wejść wyżej, chociaż... O, jako jeszcze takie nieprzyjemne warunki tutaj widzę. Burza piaskowa dosyć mocno zakłóca nam widoczność. Pomówmy zatem z Erendem. To jest hełm Ersy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że Oseramowie zastawili pułapkę, używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tamte skały.
Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte. Jakby zdjęli z kogoś pancerz. To niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku. Widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego. Kogoś o podobnej budowie. I zmasakrowali ciało. To mógł być każdy. Nawet Ersa. Wracaj do południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa, to się mylę. Ale jeśli nie... Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście. No dobrze, udało nam się ukończyć główną misję. Burza będzie zmuszona mi ustąpić. Świetnie, tym samym wskoczył nam również 25. poziom postaci. Na chwilę obecną mamy spotkać się z Erendem w Pałacu Słońca. Zobaczmy sobie... Zatem na mapie, jak to się tutaj prezentuje. Dobra, skorzystajmy sobie z tego ogniska, ponieważ znajduje się ono najbliżej naszego punktu docelowego. Pakietu szybkiej podróży mamy naprawdę dość sporo, one też nie są raczej drogie w zakupie, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie śmiało z nich korzystać. Szczególnie, że naprawdę przyspiesza to naszą rozgrywkę. Rozejm będzie krótkotrwały, a pokój wieczny. Widziałam to już 4 razy. No dobra, chodźmy sobie tutaj. Naprawdę ten pałac prezentuje się tutaj niesamowicie. Patrząc na warunki panujące wszędzie wkoło. Nie bacz na mnie, nie mogę ci pomóc. Mam stać na straży, a nie zajmować się polityką. Dobra, to chyba nie powinno być problemu z przejściem. Bez zaproszenia nie ma wejścia do pałacu. A jednak. Pomów z Maradem. Witaj, Aloy. Nazywają mnie niewinnym Maradem. Chodź ze mną. Bardzo pilnie potrzebujemy twojej rady. Co masz na myśli? Gdzie jest Erend? Jest w środku. Służy królowi. My też powinniśmy się tam udać. Chodź za mną, proszę. Oni wszyscy chcą porozmawiać z królem? Tak. I każdy zjawił się prosić o przysługę. To niemiłe, ale to polityka. Król Słońce chce cię poznać. Poskromicielka maszyn z okiem do szczegółów. Bardzo intrygujące. Nie jestem tu, by cię intrygować. Za późno.
Najpierw Oseram są specjalnie traktowani, a teraz obcy z Dzikiego Wschodu interesować króla słońce. Wyprzedzi mnie jakaś obca dzikuska. Czekam już 2 godziny, a ta Nora idzie sobie bez kolejki? Widzę, zawsze każdy ma problem, kiedy przechodzi się gdzieś bez kolejki albo poza nią. Ignoruj ich. Możni są jak dzieci, które jęczą, kiedy nie dostaną dokładki. Jaki jest król słońce? Najważniejsze, że nie jest taki, jak jego ojciec. Myślę, że przypadniecie sobie do gustu. Aloy z ludu Nora. Ta, co widzi niewidoczne. Witaj. Oddałaś mi wielką przysługę. Rendzie, powiedz jej, co ustaliłeś. Sprawdziłem grób Ersy. Miałaś rację. Nie było blizny pod prawym kolanem. Miała ją od dawna, od ciosu z zabawkowym mieczem. Jeśli to nie było ciało Ersy, trzeba założyć, że wciąż żyje. Nie zostawię jej. Wiemy, że ktoś ją porwał. Nie wiemy, kto. Chyba mogę pomóc. Ersa ma wroga wśród ludu Oseram. Wodza o imieniu Derwal. Niemożliwe. Wszystkie klany polowały na niego jeszcze od czasów wyzwolenia. Nikt nie przeżyłby tak długo. Żaden inny Oseram nie miał powodu ani dość sprytu, by zwabić Ersę w pułapkę. Zapewne jest przyczajony gdzieś przy granicy. Wysłałem już szpiega, by to zbadał. Czeka na nasze rozkazy na targu w Smolnym Klifie. Nie mogę wysłać wojsk, nie prowokując Oseramów. Ale mogę wysłać strażników. I może jakąś szczególnie uzdolnioną Nora. Erend, Marat, pomówię z nią na osobności. Nie mam prawa prosić po tym, co zrobiłaś, ale to dla mnie rzecz ogromnej wagi. Muszę się zbierać. Wiem. Cóż, mówią, że król nie błaga, ale proszę, znajdź Ersę. Kto tak mówi? Choćby Marat. Jeśli zajdzie potrzeba, spytaj jego lub Erenda. No dobra, zatem mamy iść do Smolnego Klifu. O, tutaj mamy coś do zeskanowania. Założenie południka, księga. Skryby z dokładnie przepisanymi znakami. No dobrze. Zobaczmy sobie zatem, jak to się prezentuje na naszej mapie. Ulala, tutaj mamy konkretną podróż do pokonania. Myślę, że na spokojnie przejdziemy się tutaj w miarę tą trasą pieszo, ze względu na to, że zwróćcie uwagę, tutaj tej prawej strony naszej mapy praktycznie w ogóle jeszcze nie eksplorowaliśmy. Dlatego też warto i musimy tutaj sobie tak, na pewno będzie, nie obejdzie się bez niejednej walki, ale tym samym zdobędziemy dodatkowe punkty doświadczenia i będziemy mogli sobie odblokować te ogniska tutaj, które w następnej kolejności, kiedy będziemy musieli się wrócić w to miejsce, pozwoli nam dokonywać szybkiej podróży. O, tutaj mamy kolejną rzecz do zeskanowania. Poczet królów słońce. No dobra, teraz musimy się jakoś wydostać z tego pałacu. Mam stać na straży, nie zajmować się królem. Zobaczymy, czy ewentualnie w pałacu jest jeszcze jakiś handlarz, który byłby zainteresowany. Jestem. Jakimiś... O, dobra, tutaj widzę. Mam kwestię gracji i piękna do przedyskutowania. O czym chcesz pomówić? Jesteś pionierką, tak? Szukasz przygód. Wiem, kiedyś też taki byłem. Przyznaję, brakuje mi urzekających kolorów dziczy.
Ano właśnie. Ciekawi mnie, czy spotkałaś pewien wyjątkowy rodzaj kwiatów. Zrobionych z metalu, jak maszyny. Inne kwiaty rosną wokół i tworzą piękne wzory. Te lśniące cudeńka są poszukiwane przez moich klientów. Przynieś mi kilka, a nie stracisz na tym na pewno. A to ciekawe, bo akurat tak się złożyło, że jest to pierwszy handlarz, który jest zainteresowany metalowymi kwiatami, a tak się składa, że w sumie trochę ich mamy. A, potargujmy się o tę piękną zdobycz. Specjalne przedmioty. No tutaj możemy kupić mapy, ale te mapy już mamy. Czy na dobrą sprawę w ogóle możemy tutaj sprzedać te kwiaty? No niekoniecznie. Te metalowe kwiaty, czym one są? Nikt nie wie. Niektórzy powiadają, że rosną od 20 lat, kiedy maszyny zaczęły wariować. Być może wyrastają z łez słońca. Ma przecież wiele twarzy, prawda? Czasem gniewną, cierpliwą kiedy indziej. A może czasami płacze za nami, jak mu złość przechodzi. Dobra, myślę, że to będzie na tyle z naszej strony. Do następnego, szlachetna Nora. Każdemu potrzebna odrobina kolorów w życiu. Chodź, porozmawiajmy o tym. O, tutaj mamy kolejny element. Wyzwolenie południka. Życzę ci zdrowia. Tak swoją drogą, czy my sobie to możemy puścić w tle, jeśli chodzi o zapisy? W sumie zaczęło mnie to interesować, czy to się wyłączy. Przykładowo. A nie, dobra, to sobie możemy tylko i wyłącznie przeczytać. No szkoda, jeżeli to byłby taki jednak zapis audio, to nie powiem, fajnie by było sobie tutaj urozmaicić tę rozgrywkę poprzez posłuchanie tutaj wszelkich informacji, jak to tutaj powstało wszystko wokół. Ale król słońce Awad jest rozsądny. Każdy ma... Wznowił handel z plemionami, które jego ojciec mordował. Cud słońca. Dobra, zaczepmy jeszcze tylko tego handlarza, jak już się znajduje tutaj na wychodnym. Póki co żadnych nowych broni nie A co to taki? Codziennie ciężko pracuje, a co noc śpię jak zabita. Tych chyba tutaj nie możemy pokonać. No niestety. A myślałam, że to będzie taki łatwy łup. Ale wychodzi na to, że jeżeli jakieś zwierzaczki są w królestwie, w osadzie czy w pałacu, to jednak niekoniecznie są do pokonania. Dobra, ja sobie zmienię tym samym też strzały na te wzmocnione. Wytwórzmy sobie je może tutaj od razu też, w razie jakby pojawiła się jakaś konieczność szybkiej walki, żebyśmy nie mieli tutaj problemu. No chodź, indyczko. Dobra. A! Zagadamy, zobaczmy. O, jest i skrzynia darmowych próbek. Oczywiście klasycznie zaopatrzymy się.
Ojejku, ale tutaj jest zamglony teren. Chociaż nie jestem przekonana, czy to jest mgła, czy jest to jakaś burza piaskowa. Patrząc po terenie, który nas tutaj otacza. Chyba jednak faktycznie są to po prostu wiatry, które unoszą te pyły. Oj. Piasek pali w gardło. No, tak też czułam, że to może być... Wszystko. Nigdy nie powiem nic złego. Mamy elementy czujki, a tutaj długonóg. Jednego wroga królestwa mniej. No dobra, nie macie za co dziękować, chociaż byłoby miło z waszej strony. Ojejku, naprawdę uporczywe jest tutaj poruszanie się podczas tych piasków. A tutaj są te takie kłapaki, na co on jest tutaj podatny, na mocne strzały. No i spróbujmy sobie, oj, to dobry początek, dokonać. Zeskanujmy go, żebym wiedziała... O, dobra, tutaj na dole ma ten element taki... Dobra, muszę mi ten pancerz strącić. No co, myślisz, że jak się schowa do wody, to nie znajdziemy? O, świetnie. Naprawdę rozwalenie tego pancerzu tymi silnymi strzałami to jest to, co potrafi nam tutaj naprawdę bardzo pomóc. O nie! On spływa w dół. Ale by nam uciekły materiały. Tego jeszcze nie było. Dobra, tu mam jeszcze jakiś element. Kłapaki. Naprawdę bardzo rzadkie do spotkania są te ryby, z których możemy pozyskać ości. O, odkryliśmy obszar ognisko, dokładnie. Ognisko jest tutaj po drugiej stronie. Już naprawdę mogliby sobie darować przepływanie przez tak... Oj, kuszczur. Przez tak malutkie koryta rzeki. Oj, to dobra, tu mamy czujkę. Dziesiątkę. Idealnie. Te czujeczki naprawdę są całkiem przyzwoite już na tym etapie gry. Też nie powiem, na początku nawet i one potrafiły dać nam naprawdę niezły wycisk. I jedna z tych. Kolejne ognisko.
Co my tu mamy? Kolejne kłapaki. One też mają... Co tutaj jeszcze jest obok? A, korpus ma podatność na ogień. Nie wiem, czy sobie teraz z nim spróbujemy pokonać je ogniem. Na dobrą sprawę... zdecydowanie słabiej. Chociaż zwróć uwagę, wybuchły. Dobra. Ten ucieka do wody. Chociaż pewnie będzie nas atakował z niej, ale... Nie wiem, czy te obrażenia z ognia będą na tyle skuteczne w wodzie. Oj! To nasza tak jak mocna podatność na te obrażenia od lodu, no niby mamy strój, który chyba bodajże z tego co pamiętam chroni nas w liczbie 15 od obrażeń od lodu. Zobaczmy sobie nasz ekwipunek, ubiory. Faktycznie, no jeśli chodzi o lód, no to tutaj działanie 15, to jest chyba działanie ochronne, tak? No, tak logicznie myśląc, ale no nie za dużo to daje, bo jednak te obrażenia i tak otrzymujemy spore. Kryto obszur wielkogłów. Dobra. Maszyny są szybkie. Bo one to tak jak duki lubią nas właśnie atakować. Kurczę, tu jest gęsto. Mam nadzieję, że nas nie goni. Chcę sobie aktywować ognisko. Ojej. No, chyba nam nie odpuści. To co on ma? Nie ma żadnej podatności. Człowiek znajdzie w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedniej chwili, to naprawdę mogą być z tego niemałe problemy. Lekkie to nie jest. Co, czyżbyśmy się... Ojejku, nie mamy już miejsca na zwoje. Bardzo niedobrze. Zobaczmy. Udźwig. Ubiory, surowce, modyfikacje. Pułapki, wywary. Kurczę, no tutaj mamy na fulla, czyli musimy sobie tutaj zrobić mały porządek. Czyli co, chyba najlepsze są te bardzo rzadkie, tak? Bo one tak jakby dają nam najwięcej profitów. Rozbierzmy to. Szkoda, że nie można tego posegregować w ten sposób. Naprawdę myślę, że mocno by nam to pomogło. Maskowanie 5%. Maskowanie. Rzadki nie
pospolito, odporność na porażenia, czyli myślę, że te wszystkie, co dają 5%, możemy sobie w miarę 6 pousuwać. Może nie tyle co usunąć, co po prostu rozebrać. To już są dyszki, dobra, to też szóstkę. Sprawę, to by było trzeba naprawdę wszystko po kolei przeglądać. Ja tego chyba nawet nie robiłam od samego początku. Zwróćcie tutaj 18% do poręczności, 57%. O, tutaj mamy 5%. Ósemkę też. No jednak naprawdę czekam, aż sobie tutaj nabijemy jeszcze kolejny poziom i ta druciarka naprawdę myślę, że nam się konkretnie przyda. Zbierzmy jeszcze tutaj te elementy. Właśnie miałam jeszcze zobaczyć, jak wygląda kwestia udźwigu. Surowce 116 na 120, czyli no... Już zbliżamy się do tego poziomu przeładowania. No to sobie po prostu zrobimy jakiś ładny porządek. Nie, dobry łup. Patrzcie, tutaj jeszcze mamy ognisko. To od razu przejdźmy przez te... O, jak naprawdę. Przez tę rzekę i sobie tutaj dokonajmy tego szybkiego zapisu. Dobra. Ładujmy sobie zdrowie. W sumie zobaczcie, że trochę nam tych strzał zeszło. Dobra. I chodźmy dalej. Zobaczmy tylko na mapie jeszcze, jak to się będzie prezentowało. Ojejku, tutaj mamy jeszcze skażoną strefę, poziom 32. Ojoj. Powiem wam, że to jest bardzo zły pomysł, żeby tam iść. My jesteśmy na poziomie 25. Bardzo nie chciałabym tego pomijać. Ale nie wiem, czy nie obejdzie się bez tego, jak obejście tej skażonej strefy, ponieważ sobie z tym nie poradzimy, a nasze zadanie jest na zdecydowanie niższym poziomie. Musimy bardzo uważać, bo będzie mogło się to dla nas naprawdę źle skończyć. Kica to nie będę go zaczepiać. Kurczę, powiem wam, że teraz się obawiam tej skażonej strefy. Tutaj ona jest praktycznie zaraz. Muszę ją naprawdę konkretnie ominąć. Dobra, tutaj mamy ognisko od razu. Woda jest ciepła. To tyle, jeśli chodzi o ochłonę. Dobra. Czyli tutaj chyba bardzo ładnie ominiemy sobie tę strefę, mam nadzieję. O, indyk. Ciekawi mnie bardzo dobór zwierzyny, która tutaj porusza się po tym terenie. Jednak no dziki to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, te zające też, ale te indyki latające sobie tutaj? O kurczę, nie. O nie, 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 nie. Dobra, spadamy stąd. To się naprawdę źle skończy.
tak silne maszyny, to nie jest dobry pomysł, żeby im się tutaj narażać. Chociaż nie powiem, coraz lepiej sobie z nim radzimy, ale nie ryzykujmy. Myślę, że trochę jeszcze się podszkolimy i niedługo poradzimy sobie z tą skażoną strefą. No, ale to jeszcze kilka poziomów nas tutaj dobrych czeka. Co tu tyle tych chłopaków jest? One tak na nas zieją tym nie ogniem, tylko lodem. No, to chyba się nie obejdzie. Oj, ile ich tu jest, dobra. W porządku. No way. Okropne są, naprawdę. Naskakują na mnie, żeby to się w głowie nie mieści. Dobra, szybka podmianka. I tutaj spalimy. Niech one sobie płoną. I dobre jest to, że jednak te obrażenia są ciągłe. Mimo, że raz biegnę do trzy. Te obrażenia są cały czas zadawane. Gdzie myśmy się wpakowali? Ale wybuchł. Konkretnie. Jakby tak nie mógł na początku wybuchnąć i od razu wszystkich zmieść po drodze. Nie ma miejsca. Na co nie masz miejsca? Lśniący oplot. Dobra, zobaczmy sobie, co mamy w ekwipunku, jeśli chodzi o surowce. No bo te rzadkie, to wszystko oczywiście pięknie zostaje. Tutaj tak. Rozbierzmy sobie te zegarki. One nam tylko tu zajmują miejsce. A, w sumie możemy rozebrać wiele. Dobra. Echownik. Tego mamy sporo. Już tyle chyba nam nie jest potrzebne. Przynajmniej trochę okruchów nam wpadnie, więc to jest bardzo dobra informacja. Patrzcie, te metalowe naczynie. Ile my tego mamy? Rozbierzmy sobie z dwa punkty. Chłodziwo. Kurczę, też mnóstwo. No jednak musimy częściej robić porządki w magazynie. Życie zaraz pewnie okaże się, że któryś z tych przedmiotów jest nam niezbędny do jakiegoś upgrade'u albo zakupu. A to jest klasyk. Dlatego też nie lubię rozkładać tych elementów na czynniki. Potem nigdy nie wiadomo, co może nam się przydać. Dobra, może te roślinki, druty zostawiam. I skrzaki. Dobra, trochę miejsca się zwolniło, więc proszę tutaj ładnie wszystko zebrać. Szczególnie, że te nowe elementy, przynajmniej tak mi się wydaje, że teraz zdobywamy praktycznie coraz to lepsze. Cały czas są albo te zielone, albo niebieskie. No one są zdecydowanie więcej warte. Yeah.
Dobra, widzę, że bez konkretnej walki tutaj się nie obejdzie. I tym samym, moi kochani, będzie to koniec naszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!